Jadzia dzisiaj ze mną Herrenfahrt i ich szybki wóz Schnell Versiegelang. Ciężka nazwa do wypowiedzenia. Trzeci z szybkich łobuzów z tej firmy był Spluglanz, był Ultra Gloss bodajże chyba. I ten jest taki po środku. Ten jest taki po środku, jeżeli chodzi o uderzenie. Na pierwszym miejscu dla mnie jest Spluglanz, który daje mega połysk, ale akcja na dwie fibry. Na trzecim miejscu, na drugim miejscu jest ten wariant, na trzecim niestety Ultra Gloss, który mocno przyciemnia, nie daje frajdy z połysku i też nie jest jakiś rewelacyjny w docieraniu, ale ten produkt, pomimo średniego połysku, jest mega bezproblemowy. Docieranie i rozprowadzenie produktu to jest mistrzowskie, naprawdę. Tu jest najwyższy level, no w końcu 130 zł za 300 ml, dokładnie. Niestety tanie nie jest, ale odwdzięcza się czym? Standardowo mega mgiełką, czyli oszczędnością. Naprawdę tutaj wysoki poziom, atomizery, najwyższa klasa. Osobiście produkt kupiłem drugiej ręki, co mnie bardzo cieszy, nie musiałem wystrzelić 130 zł. I wiem, że kolejny raz, jakbym miał go kupić nawet z drugiej ręki, to bym go nie kupił, z tego względu, że dla mnie on szału nie robi. Szału nie robi, krople marne. Jedyne, co mi się w nim podoba, to aplikacja i docieranie. Obłęd, naprawdę poezja. Połysk jest średni, więc tutaj rewelacji tak naprawdę nie ma. Kropli to w ogóle praktycznie nie uświadczysz, jeżeli lubisz kształtne, jędrne, że tak powiem, kropelki, nie ma szans. Więc dla mnie strata kasy, jeżeli chodzi o o produkt kupiony ze sklepu. 300 ml za 130 zł i naprawdę bomby nie ma. No dobrze, moją opinię już znasz. Standardowo, no niestandardowo. Po raz kolejny buteleczki do cleanerów, do opon. Zawiesiłem się, przepraszam. Buteleczki, które super sprawdzają się, może tak, przy cleanerach do opon. Wpisuj komentarz butelka. Jeżeli będziesz pierwszą osobą, która wpisze taki komentarz, zgarnia dwie buteleczki. Dzięki za obejrzenie. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!